Teraz teatrzyk biograficzny Bobo ma zaszczyt przedstawić spektakl pod tytułem Kulisy prawdziwej historii Bobo. Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel i wyzdrowiałem. Jest fajnie. Git. Łapka w górę. No. Także to go. Sonic the Fighters dzisiaj. No na początku synchronizacja góra, dół, góra, dół. No jest fajnie. No i myk. No i Sonic. No i Sonic the Fighters. HD. A nie jak co po niektórzy nagrywam z Sonic Gems Collection w dupnej jakości. W 4:3. W jakości AV. Z jakichś starych nagrywarek. To jest, ludzie, 1080 i... Nie no, akurat będzie 720p. Ale to nieważne. Sonic the Fighters, pyk. Tak, załadować. Robię to na profilu, gdzie zwykle robię let's play'e. Ale po prostu tak jakoś. Po prostu chciałem ustawienie od razu dać, żeby się później z tym nie chrzanić i musiałem to stworzyć. A więc dobra, zrobimy sobie na easy, bo nie jestem dobry w tych rzeczach. Chyba to wszystko mamy dobrze ustawione, a więc no dobra. Push start button. Więc tak, mamy jak widzicie do wybrania 6, 7, 8 postaci, z czego bodajże chyba 5 jest ukrytych. Dwie? Trzy. I w sumie teraz się tak zastanawiam, ile tak naprawdę ich było. Chyba 6 albo 7, tak, jednak 6 albo 7 było tych postaci. I 3 zostały przewrócone w tym remake'u. I w sumie jestem ciekaw, z jakiego powodu Sonic the Fighter został zremasteryzowany. On w ogóle nie jest ta gra popularna. A nie została taka gra popularna jak Sonic R. Bo to była naprawdę gra popularna. W sumie to była jedna gra z Saturna. Z Sonikiem na Saturna. I swoją drogą nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że jest to widescreen. Ale głównie nam. I gra działa na ogólnie na silniku Virtual Fightera, więc jak ktoś kojarzy serię Virtual Fighter, to fajnie. Bodajże chyba w jednej z części Virtual Fightera jest też Sonic, ale tego nie mogę potwierdzić, bo nigdy w życiu nie grałem w Virtual Fightera. Jej mi jest bardzo łatwa! Nie tylko w walce! Holy moly! Gin, dziękuję. Ale bardzo to ładnie wygląda w HD według mnie. Tekstury są odświeżone i w ogóle. Ładnie to wygląda po prostu. Jak widzicie, dostajemy też trofea tylko dlatego, że przechodzimy poziomy. Więc tak, to jest pierwsza nowa postać, jaką jest Bark, który pojawia się tylko tutaj i tutaj. Więc nigdzie indziej nie zobaczycie Barka w żadnej innej grze, no poza
Sonikiem Generations. Ale dobra, ta. Ale wszystko zaczynając z Sonika Generations, a Sonic Generations. Są tu w sumie to tylko cztery nowe postacie, których nigdzie też nie zobaczycie w świecie Sonika. I co jeszcze mogę powiedzieć? No i tyle. No, a i jest tu 8 szmaragdów chaosu. Nie 7, tylko 8. Dobra, teraz stajemy do walki z Espio. Okej. Jest tu 7, a nie 8 szmaragdów. Jest to. Wydaje mi się, że jest to pomysł zaczerpnięty z Sonic 3 i Knuckles, bo jak pamiętacie, w Sonic 3 i Knuckles miało być właśnie 8 szmaragdów, a nie 7. Więc nie, może to nawet jest do tego nawiązane. O nie. No i pierwsza walka przegrana. O kurde. Nie pykło. Bardzo nie lubię w tej grze używać tych barier. One w ogóle nie są według mnie potrzebne. A przeszedłem tą grę na hardzie. Ale uwierzcie mnie, chcielibyście widzieć, ile ja faili robię tutaj. Wystarczy, że ten jeden widzieliście. Ale swoją drogą, ludzie, którzy zrobili Sonic and Sega All-Stars Racing, chcą zrobić bijatykę, to znaczy trzecią część Sonic and Sega All-Stars, ale już nie wyścigówkę, tylko bijatykę. Znaczy to był ich taki pomysł na szybko dany, że o, bijatyka, fajnie by było. Espio. Holy moly! Przegrałem. Tak, chcę powtórzyć. No nie powiem. No, nie jestem perfekcyjny we wszystkich grach. Znaczy, mało jest takich gier, których mógłbym się nazwać perfekcyjnym. Jedna, w jakiej bym się mógł chyba tak dosłownie nazwać, to... no nie wiem, no, może nie perfekcyjnym, no, ale dobry jestem w Sonic Generations. A w Ratchet & Clank Side Matters jestem dobry. Może niekoniecznie na Let's Playu, ale... Speedruny robić mogę. Nie wiem, w sumie, czy to jest jeszcze dobry. To jest takie smutne. Oż ty w mordę! Zostaw mnie! Kapciu! Dobry, kurde! Jesteś zatrzymując za przejście gry bez game overa. Jak widzicie, teraz tego nie dostanę. Okej, już 4 szmaragdy zdobyte. Teraz walczymy z Stacem z jakiegoś powodu. I powiem wam tak, postać... Dała. Postacie Metal Sonic i... Sonic... co? Metal Sonic i Sonic? Metal Sonic i Tails to są jedne wielkie kupy, bo oni umieją latać. Teraz sobie przypomniałem, że ta gra ma intro, o którym zapomniałem. Więc pewnie w edycji mam wkleję. No właśnie, to jest ruch, którym na przykład Metal Sonic strasznie bardzo lubi spamować i przez co wygra. Prawie na 100%. Wow. Tails, my buddy! My dude! Okej, Tails załatwiony. Już 5. 5. szmaragd. Chaosu. A to jest Funk the Sniper, znany też jako Nug the Weasel, który pojawia się jeszcze w jednej grze i chyba o nim właśnie zapomniałem, że on się jeszcze pojawi w jednej grze. Otóż Sonic Triple Trouble na Game Geara. I to tyle. Praktycznie. O nim. I pojawia się też Sonic Generations jako easter egg. Tak samo jak Bark. Wow, ale poleciał. Jak poleciał!
Jak widzicie, spamuję cały czas tym spindaszem, ponieważ to jest najbardziej OP ruch. Po prostu nie ma co się chrz... Panie, dobra. No i to się nazywa przywalenie. Zrobiłem to przypadkowo, ale pykło. Dobra, szósty szmaragd. Chaosu. Teraz... Zbind Dynamite'em. Ujem. Ta, jego przydomek nie wziął się znikąd. I tak jeszcze nadmienię, że... Bark... Właśnie Bin oraz Funk pojawiają się nadal w komiksach Archiego z Sonica, więc jeżeli ktoś je czyta, to na pewno o tych postaciach nie zapomniał, bo z tego co wiem osobiście, grają nawet tam dużą rolę. Znaczy nie wiem jak dużą, ale no dużą. Szczerze, nie widziałbym ich powrotu jakiegoś w nowszych grach z Sonikiem. Po prostu nie. Mej, dziękuję. Hihi. I się mu tak w krocze wjechałem. Ale tak, siódmy szmaragd Chaosu zdobyty. Siódmy Chaos szmaragd zdobyty. Okej. No i teraz walczymy z Sonikiem. Jest to po prostu... Ten Eggman nas kopiuje i dzięki temu... Znaczy przez to... Walczymy z drugim Sonikiem. O ty dziadzie. Halo. Halo. Dobra, nawalamy, kurde. Nie. Ej, tak się nie godzi. Ale on nie ma już tarcz, a ja mam. Ej, tak, nie będę ich używał, bo nie umiem. O ty, co tak oszukujesz? Widziałem flyhacka, miałeś cheaterza, jeden rąbany, kwiwało. Miałeś cheaty, przyznaj się, kurde, cały czas cheatowałeś, dlatego wygrałeś, kurde, bel. Jak ja nienawidzę cheaterów. Jak ja nienawidzę cheaterów, kur... Ała. Do it, man, kurde, bel. Jak ty mnie wynerwiasz. Ała. Dlaczego ty się nie wywaliłeś, co? Znowu cheatowałeś, kurde, bel, masz. I chyba właśnie straciłem opcję grania jako Super Sonic, ale dobra. Przeszliśmy... te 8 stage'ów. Zdobyliśmy wszystkie szmaragdy chaosu. I teraz możemy wyjść na Dead Egg 2. Lecimy i Sonic Mazezo. I to jest Dead Egg 2. I teraz walczymy z Metal Sonic'em. Największym kurduplem. Wiesz, kurduplem. No właśnie. Zobaczcie, ile to damage'a robi. A masz! A masz! A masz! Haha! O ty! Nie, nie wygrasz ze mną! Pokonałem cię w sumie to miliony razy, bo Sonic Hero... Nic nie słyszeliście. Bo Sonic CD przechodziłem miliony razy. Tak. A masz! No i pokonaliśmy z Metal Sonica bez problemu. Myk, dziękuję bardzo. O! Eksplozja! That face. Tu Wegman.
God damn it. No i teraz stajemy się nieśmiertelni. Co? A nie, że nasze tarcze są epickie. Eggman jest bardzo łatwiutki. Ale tak, jeżeli przejdziecie grę bez żadnych umrzeć, to będziecie mieli Supersonika tutaj. Prawdopodobnie wkleję wam później walkę jako Supersonik już, a nie. No niestety, no zlamiłem. No i przeszliśmy Sonic the Fighters. Tyle. A więc no, muszę was pożegnać już. Nie wiem, czy jakiś film się pojawić, czy będzie tak to ogarnięte, jak to było w wakacji na przykład, ale no nie wiem, na serio nie. Więc tak, gra oczywiście mi się podobała i oczywiście będziecie mieli też bonus, jak i również... Co jak i również, no i będziecie mieli to zedytowane, że będziecie mieli intro i jeszcze dodatkowo walkę z Supersonikiem, a więc na razie i cześć, pa pa!